Nominowany przez ministra infrastruktury i przez premiera prezes PKP, pan Jakub, utworzył w swojej centrali tam w PKP więcej departamentów niż jest w całym Ministerstwie Transportu. Tylu dyrektorów i doradców w PKP jeszcze nie było, chwali prasa. W samej centrali, tutaj mam dane, jest zatrudnionych 21 dyrektorów departamentów, wynagrodzenie 6 do 8 średnich krajowych, 25 zastępców, dyrektorów zarządzających z taką samą pensją jest 7. Prezes utworzył również 66 wydziałów kierowanych przez wysoko opłacanych naczelników oraz 17 zespołów kierowanych przez osoby o podobnej randze. To dobrze. Tylu mądrych, dobrze opłacanych ludzi na pewno da radę wdrożyć oszczędności na PKP. Ja bym jeszcze poszedł dalej i stworzył dla kolegów stanowiska maharadża pociągu, na drodze dalszej owocnej restrukturyzacji imperatora wagonu, a następnie szoguna przedziałów czy szejka toalety. Z zastępcami i sekretarkami zajmą oni tyle miejsca, że dla pasażerów go nie starczy, co będzie ostatecznym triumfem, bo PKP podobno dokłada do każdego pasażera. Więc jak pasażerów nie będzie, to PKP wyjdzie na swoje i w końcu będzie spokojnie funkcjonować, a pasażerom też będzie lepiej, bo nie będą musieli jeździć pociągami PKP. Ale nie ma zmartwienia, wkrótce, jak słyszałem i czytałem, do Polski wejdą koleje niemieckie. Kiedyś Donald Tusk powiedział: zapamiętajcie, kto co spieprzył. Okej, zapamiętamy. Pana prośba jest dla nas rozkazem.